Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie przy pięknym niedzielnym wieczorze na kanale Filmiki o Gitarach Xantyp 77. Niezmiernie jest mi miło gościć Was po raz kolejny. Niezmiernie jest mi miło również ogłosić, iż już jest aktywna, już jest do kupienia, już jest na świecie wtyczka Aurora DSP opracowana przy współpracy z firmą brytyjską Lani na podstawie wzmacniacza Iron Heart i RT60 jego najnowszej odsłony. Niezmiernie jest mi miło o tym, że tak powiem, zaanonsować, bo z tego kanału mogliście się dowiedzieć, że w ogóle takie coś będzie miało miejsce. Podczas wywiadu nagranego we wrześniu i puszczonego gdzieś tam w zeszłym roku z Aurora DSP, gdzie dowiedzieliście się między innymi, jak takie wtyczki powstają, gdzieś tam ta informacja również wyciekła i mogliście się o niej dowiedzieć. Wtyczka już jest do zakupienia. Jak wiecie, współpracuję z firmą Aurora DSP od samego początku jej istnienia, czyli na tym kanale znajdziecie testy wszystkich możliwych wtyczek, które są do gitary. Nie wiem, czy Gorillę do basu też robiłem, czy tylko po prostu jej używam, bo jeszcze są oczywiście wtyczki Gorilla i Mammut do basu, ale generalnie no, używam tych wtyczek, bardzo je lubię, to są bardzo dobre rzeczy i tym bardziej cieszy, że powstają w Polsce, a jeszcze bardziej cieszy, że polska firma wychodzi na tak szerokie wody, że współpracuje już z największymi na rynku i po prostu robi znakomite produkty w kooperatywie z klasykami brzmienia. O wzmacniacz Iron Heart w wersji fizycznej no być może nie pytało wiele osób, ale było wiele komentarzy. Pozdrawiam. Natomiast no nie udało się tej prawdziwej wersji, więc ja nie mam odniesienia do tego, jak to gra naprawdę. Ale w przypadku na przykład Hektora wiedziałem, jak to gra naprawdę, no bo grałem i na Hektorze i mam wtyczkę Hektora, no tak tutaj rzeczywiście, no nie wiem, czy to jest idealnie odzwierciedlony wzmacniacz IRT60, tym bardziej, że jest on tutaj w nowej odsłonie, więc też nie do końca jestem pewien, co się zmieniło. Wiem jedno, wtyczka rewelacyjnie gada, a to jest przecież najważniejsze. Jest bardzo funkcjonalna, ma dużo różnych ukrytych feature'ów, o których się dowiecie z tego odcinka. Zanim przejdę do pierwszego nagrania, chciałbym Wam tylko bardzo grzecznie przypomnieć, że w opisie tego filmu jest link do wszystkich zniżek, jakie załatwiłem dla widzów, ale na wtyczki Aurora DSP jest dosyć gruba zniżka i można naprawdę wyrwać dużo taniej i mimo tego, że w tym momencie ta wtyczka jest w bardzo preferencyjnej cenie, to ta zniżka również z nią działa i można to wyrwać jeszcze taniej, przy okazji wspomagając tutaj tenże kanał, robiąc te zakupy, a jak już sobie kupicie różne te, których jeszcze nie macie od Aurora DSP z tą zniżką, to już w ogóle będzie przepięknie. Natomiast no myślę, że jeżeli zainteresuje Was to, jeżeli ta wtyczka Wam się spodoba, jeżeli uznacie, że jest to coś, czego brakuje w Waszym arsenale, to ona sama z siebie w tym momencie nie jest droga tak naprawdę, patrząc sobie na to, po ile wtyczki czasami chodzą. Oferuje bardzo dużo, czego się dowiecie i jeszcze jest ta zniżka. Pierwsze nagranie. We'll be right back.
delikatnie przypomnieć, można zostawić łapkę w górę. Taka łapka w górę pomaga w zasięgach kanału. Zasięgi kanału są po to, ażeby gitara jest najważniejszą ze sztuk, gościła w więcej domów. Oczywiście zapraszam również do subskrybowania kanału, do klikania w tą subskrypcję, w te dzwoneczki. Jeżeli jesteście w tej większej połowie osób, która nie zostawiła subskrypcji, będzie im bardzo miło. Z wyliczeń wynika, że tutaj mogłoby być nawet i ze 100 tysięcy osób, które subskrybują. Byłoby to na pewno miłe na dziesięciolecie, chociaż nie sądzę, ażeby było możliwe. Chciałbym również namówić do komentowania odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie te pytania na różne tematy gitarowe, na pewno postaram się odpowiedzieć, bądź zadawajcie je w społeczności Fogowicze. Jest również konkurs. Konkurs jest rysunkowy. Link do konkursu jest w opisie. W konkursie można wygrać wspaniały efekt Wamplera. W konkursie można wygrać dwa wzmacniacze. W konkursie można wygrać starodawne urządzenie do grania na gitarce od Line 6'a. A również namawiam do wspierania kanału. Jak zwykle jest zabawa dla patronajtów. Dla patronajtów jest do wygrania w tym momencie harfa Habeta Boga. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Jedziemy już dalej z odcinkiem. No jak widzimy, mamy piękny, odwzorowany panel prawdziwego wzmacniacza. To nie jest, tak jak już się dowiedzieliście, nawiązująca symulacja do, bądź ukrywająca się pod jakąś inną nazwą. Jest to oficjalnie zrobiona wtyczka przez polską firmę Aurora i brytyjską firmę Lani, która odwzorowuje właśnie tenże oto wzmacniacz, czyli najnowszą odsłonę IRT Ironheart. Wzmacniacz jest dwukanałowy i tutaj możemy sobie przełączać pomiędzy Rhythm i Lead. Oba te kanały mają gałki gainu. Oczywiście ten Rhythm jest bardziej zbliżony do barwy czystej z przechodzącą na taki gruby crunch i oczywiście Lead będzie barwą, która jest no, od takiego grubego crunchu do po prostu jakichś barw leadowych. Tak samo jak w prawdziwym wzmacniaczu mamy do czynienia z podwójną korekcją barwy, czyli każdy z tych kanałów ma osobną korekcję barwy i tak jak we wzmacniaczu mamy taką funkcję, że jak sobie prawym klikniemy na tą gałeczkę tutaj, no to robi nam się tak zwany push, tak jak w prawdziwym wzmacniaczu, czyli możemy sobie wyciągać albo wciskać po prostu i zmieniać troszeczkę parametry jeszcze dodatkowo tego equalizera. Każda z sekcji ma osobny volume. Oczywiście dodatkowo mamy tutaj bardzo ciekawą sekcję mastera, czyli końcówki mocy, do której zaraz sobie wrócimy, ale dodatkowo jeszcze mamy trzeci kanał clean bądź rhythm. I tutaj już przełączamy się na clean i jesteśmy w opcji tutaj cleanu. Ta wtedy korekcja odpowiada nam za kręcenie gałeczkami oldschoolowo, czyli clean jest, gałka cleanu jest jednocześnie natężeniem jak i gainem. Czyli tak naprawdę są trzy kanały. Czysty, rhythm i lead. Tak jak w prawdziwym wzmacniaczu to jest. No Lani zawsze ma tam swoją jakąś taką konstrukcję tego przełączenia. Ten mój Lani, którego mam, też jest taki dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o to. I jeszcze dodatkowo jest taka funkcja, która jest pre-boostem, czyli jest tutaj wbudowana gałka boostera, którą możemy użyć na każdym z tych kanałów. Jak widzicie również, w momencie, i tutaj jest to zaleta w stosunku do prawdziwego wzmacniacza, w momencie, kiedy sobie przełączamy pomiędzy clean i rhythm, czyli pomiędzy tymi tutaj dwoma kanałami, jeżeli jesteśmy, z racji na to, że one dzielą tą korekcję tutaj, no to tutaj, jak widzicie, się nam zapisują brzmienia. Czyli jeżeli sobie na tym rhythm ustawimy na przykład głupiego Mariana, to na klinie możemy sobie ustawić całkowitą, wiecie, odwzorować coś zupełnie innego niż ten głupi Marian. No i to nam się oczywiście zapisuje. To oczywiście również możemy sobie gdzieś tam zapisać w jakimś tutaj presecie, których jest tutaj bardzo, bardzo dużo.
od Aurora DSP, od artystów związanych z Aurora DSP oraz możemy sobie wpisać nasze. Te presety są również podzielone na Clean, Lead i Rhythm, czyli na, tak jak na trzy kanały. Specyfiką tego wzmacniacza również jest bardzo ciekawa końcówka mocy. Tutaj, jak zauważyliście, no nie ma Master Volume jako takiego. Są osobne volumy, z czego ten Clean jest tutaj tym volumem jednocześnie będącym natężeniem, ale mamy taką gałeczkę jak waty. Czyli to jest jakby taka atenuacja, taka głośność. No podejrzewam, że w prawdziwym wzmacniaczu odbywa się to tak, że jest to właśnie bardziej atenuator, czyli coś już za końcówką mocy, niż sama gałka volume, co pozwala oczywiście na wysterowanie fajnego, przesterowanego brzmienia, również przy użyciu nasycenia końcówki mocy, a jednocześnie też no, nie tracimy gdzieś tam dynamiki i nie tracimy gdzieś tam naszego brzmienia. Dodatkowo mamy właśnie tutaj jeszcze taką gałeczkę Dynamics i dodatkowo jeszcze jest jedna gałka tonów, czyli no nie ma prezencji, nie ma rezonansu, jest taka jedna gałka ton, która też jest na końcówce mocy i odzwierciedlony jest również reverb. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o panel. Bardzo ładnie się to moim zdaniem prezentuje. No i generalnie, słuchajcie, no można z tego naprawdę ukręcić dużo, dużo brzmień. Więc posłuchajmy w tym momencie, jak troszeczkę pokręciłem gałeczkami. Na co trzeba bardzo zwrócić uwagę, kupując tęże Aurora DSP Lani Iron Heart, otrzymujemy tak naprawdę w prezencie trzy dodatkowe rzeczy. No bo o tunerze nie będę mówił, no bo tuner, no to wiadomo, że no właściwie i tak można go sobie od Aurora DSP ściągnąć gdzieś tam za darmo. Natomiast otrzymujemy tutaj, no bo otrzymujemy tutaj sekcję dwóch
kostek distortionu, takiego bardziej distortionu overdrive'u, troszkę mocniejszego i takiego bardziej overdrive'owego przesteru od firmy Lani. Są to odzwierciedlenia efektów Black Country Custom, to też są produkty firmy Lani właśnie i jest to tak jakby uzupełnienie tego, co sobie będziemy mogli zaraz tutaj, wiecie, poukręcać, jak już sobie to kupicie, czyli no poszerza nam to paletę tych brzmień, no bo oczywiście te distortiony możemy wykorzystać jako i te overdrive'y jako zupełnie osobne kostki zasilające kanał czysty i możemy uzyskać zupełnie inne barwy, które są charakterystyczne dla tych przesterków, ale oczywiście również, co jest bardzo, bardzo ważne, no chociażby tego złotego, tego Steel Parka możemy użyć jako dopałki również do naszego piecyka, co dzisiaj też oczywiście zrobię. Ale powiem Wam, że rozwinięcie tej całej gamy tutaj brzmieniowej poprzez te dwa efekty daje jeszcze więcej możliwości, bo tak naprawdę wzmacniacz Ironheart wydaje się, że jest to taki wzmacniacz typowy do grania muzyki metalowej, że jest to wzmacniacz taki, na którym no raczej te metalowe rzeczy gdzieś tam będziemy sobie grali. Nie do końca. Nie do końca tak naprawdę, bo po pierwsze to już ten kanał Rhythm, już ten kanał Clean, który też gdzieś tam się da przesterować, to jest jednak osadzone mimo wszystko, mimo tej całej nowoczesności w tradycji brzmieniowej, takiej brytyjskiej, a dzięki tym dwóm kostkom, które teraz widzicie na ekranie, dostajemy jeszcze więcej możliwości zrobienia naprawdę z tego wzmacniacza bardzo, bardzo uniwersalnego, więc ta wtyczka dzięki tym efektom robi się no wtyczką, którą można wykorzystać do bardzo wielu ciekawych rzeczy i bardzo wiele ciekawych rzeczy, nie tylko metalowych, ale również takich lżejszych wykorzystać i uzyskać z niej. Co jest ważne, bardzo jest dynamiczna, jest bardzo czuła na to, jak gramy, jak artykułujemy, czy jest to leciutkie granie, czy jest to granie mocniejsze. Nie mamy wrażenia, że gramy na jakimś oldschoolowym, plastikowym badziewku, tylko naprawdę jest to takie brzmienie, jakbyśmy sobie mieli tą kolumnę z tym wzmacniaczem gdzieś tam za ścianą i siedzieli w tym studio i już są to brzmienia, które są w pełni wykorzystywalne do tego, ażeby po prostu grać. Więc posłuchajcie teraz troszeczkę lżejszych klimatów, bo do tej pory były raczej takie klimaty cięższe. Posłuchajcie sobie troszeczkę takiego lżejszego riffu, który jest taki para, wiecie, Delta Blues Metal. Głównie wykorzystuję chyba tego srebrnego, znaczy tego Steel Parka, tego z tym złotym, a tego z tym czerwonym, tego Monolita też gdzieś tam. No oba dają naprawdę fajne możliwości. Posłuchajcie. Thank you.
Kolejną ciekawą rzeczą, którą otrzymujemy, jeżeli sobie zakupimy już tą Aurorkę DSP, jest następująca sprawa. Jest to, szanowni państwo, tak. No po pierwsze mamy dwie kolumny typowe dla Laneya. Jedna wygląda tak, druga wygląda tak. Możemy sobie oczywiście zrobić ją jako całość, jako jedną. Co jest ciekawe, możemy sobie ją podzielić na pół, czyli pół kolumny gra ELA412, a pół gra GS412. Oczywiście mamy możliwość wyboru różnych mikrofonów. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery mikrofony do wyboru. Oczywiście te mikrofony możemy ruszać, gdzie tam sobie chcemy i jak sobie chcemy. Obejrzyjcie sobie na temat tego, jak to wszystko powstaje, wywiad z Danielem z Aurora DSP. Oczywiście te nasze IR-y, które sobie gdzieś tutaj zapiszemy, możemy sobie wyeksportować i na przykład załadować do własnego Tonexa, do Bossa ME90, do Bossa GX100 i do wszystkich swoich gdzieś tam urządzeń peryferyjnych, czyli są to dodatkowo kolumny, na które już zapłaciliście, już je możecie sobie wykorzystać. Ale co jest bardzo ważne, tenże plugin wykorzystuje technologię IRDX od firmy Borgen. To jest taka najnowsza technologia, która jeszcze ulepsza wrażenia z grania na kolumnie. I tak naprawdę takiego IRDX-a to w tym momencie można kupić osobno. A tutaj już w całym pakiecie dostajemy to. Więc tak naprawdę mamy trzykanałowy wzmacniacz. Tak naprawdę mamy dwie kolumny. Tak naprawdę mamy dwa dodatkowe efekty i jeszcze jeden wbudowany dodatkowo plugin. To nie jest oczywiście koniec, ale posłuchajcie w tym momencie troszeczkę, jak tam się bawiłem tymi kolumnami. Można to również wykorzystać jako dopałkę, czyli te efekty tutaj możemy sobie wykorzystać jako dopałkę do naszego jakiegoś tam lekko przesterowanego wzmacniacza, zrobić to kaskadowe łączenie i jest to bardzo fajne. Ale też uwaga, jak zauważyliście tutaj, tu można sobie wyłączyć to wszystko, co jest w tych różnych sekcjach, czyli możemy sobie zrobić tak, że wyłączamy sobie to wszystko i zostawiamy sobie to. I to na przykład podłączamy tenże efekt tutaj, włączamy go sobie, jeden bądź drugi. Każdy z nich ma tam ileś w ogóle trybów, proszę bardzo, nie? Trzy tryby, tutaj też są trzy tryby. Każdy z tych efektów możemy podłączyć do zupełnie innego plugina, czyli na przykład do Aurora DSP, Mr. Hector, do Rhino i możemy te dwa pluginy ze sobą zestakować, skombinować to razem. Jak wszystkie zresztą pluginy, dodatkowo oczywiście jak wszystkie pluginy od Aurora mamy tą sekcję FX, gdzie jest reverb, delay, limiter i equalizer. To jest taka rzecz, która jest dosyć wspólna dla wszystkich z tych efektów, więc no, w sumie jest to kombajn, którym oczywiście może nie ma 10 wzmacniaczy, 10 kolumn, ale myślę, że do nagrania demówki, do nagrania własnych pomysłów, do kombinowania jest tutaj już i tak bardzo, bardzo dużo. Wszystko pod ręką, wszystko czytelnie, wszystko bardzo, bardzo fajnie zrobione. Posłuchajmy sobie teraz, jak to zagrało, wykorzystane troszeczkę właśnie jako dopałka.
jaka jest jeszcze jedna zaleta wtyczek VST? Jeszcze jedną zaletą wtyczek VST jest to, że ułatwiają one, poza tym, że ułatwiają ogólnie pracę w domowych zaciszach, w domowych studiach, na słuchaweczkach, na małych monitorkach, że pozwalają na wykreowanie brzmień podczas miksowania, czyli nie jesteśmy skazani na to, jak nagramy mikrofonem naszą gitarę, bo nagrywamy ją sobie, wiecie, no sygnałem DI i potem w miksie możemy bawić się tymi wszystkimi rzeczami i to wszystko sobie jeszcze zmieniać i jeszcze gdzieś tam podtwikowywać. Oczywiście też w granicach normy, ażeby nie przesadzić i nie zatracić się. Na szczęście ta wtyczka akurat tutaj gra rewelacyjnie, więc jeszcze jednym takim elementem, który jest bardzo ważny, ułatwia to pracę na odległość. Bo na przykład Miguel Marquez, zwany Gitano Latino, który w tym momencie, jak wiecie, siedzi sobie w Gdańsku i tam nagrywa, i tam dżemuje, i tam kombinuje. Podczas jak ja montowałem ten odcinek, wpadł na pomysł, że on mi wyśle w DI gitary, czyli taki czyściutki w interfejs nagrany sygnał, na który ja nałożę tą wtyczkę i zobaczymy sobie, jak to zagadało i jak to zagrało, więc praca na odległość jest jeszcze jednym elementem, który, no słuchajcie, wzmacniacze są fajne, ja nigdy wszystkich swoich wzmacniaczy nie sprzedam, zawsze będę uważał, że moda na wzmacniacze w tym momencie być może gdzieś tam przeminęła, ale ona sobie wróci. Wzmacniacz to wzmacniacz, ale nie ma co negować wtyczek, nie ma co mówić, że to jest zupełnie nie to samo i jest to rewolucja, a brzmią one coraz lepiej, co mam nadzieję usłyszeliście w tym filmie i mam nadzieję, że usłyszycie to również u siebie, zakupując tą wtyczkę właśnie. Więc słuchajcie, mega, mega sprawa. I jeszcze raz powiem, że fajnie, że to jest, że to powstają w Polsce takie rzeczy. Więc w tym momencie prosto z Gdańska, Monsieur Miguel Marquez. Yo! Tylko gwoli ścisłości, na sam koniec jeszcze oczywiście powiem następującą sprawę. W filmie zostały użyte następujące instrumenty gitarowe. Pierwszym instrumentem był mój Gibson Flying V. I to było nagranie w miksie. Wszystkie te rzeczy nagrane są przy pomocy mojego nowego Nuxa również bezprzewodowego, więc bardzo się tym jaram. Mogliście usłyszeć również inną fałkę, czyli model Vinci od firmy Roof Guitars, polski instrument wykonany z kompozytów i z włókna węglowego bez ani grama drewna. No może poza tym Ritz Lightem, który jest zrobiony ze sprasowanego papieru, a papier jest z drewna. Nie no, już taka beka, ale generalnie są tutaj kompozyty. Znacie tą gitarę, sprawdźcie, jeżeli jeszcze jej nie znacie. Gitarą, która absolutnie skopała dupską w tym teście, jest Gibson Les Paul Standard z 2000, którego on tam jest, z 2016 roku, więc całkiem nowy model, który też, tak jak wszystkie te gitary, ale ten jeszcze bardziej, no bo jest on szlachetnym instrumentem i wiele osób to już tutaj powiedziało, który pokazał, że wtyczka VST może być nie tylko dynamiczna, ale może być również czuła na to, jakie gitary posiadamy, czyli to nie jest brzmienie, które nakładamy sobie na wszystko i zawsze brzmi tak samo, tylko gra to tak jak prawdziwy zestaw wzmacniaczowy i to w tym teście oczywiście słychać. Co jest bardzo ciekawe, użyłem również gitary Iceman Ala, czyli Litzman od Fryta. Co jest bardzo ciekawe, użyłem również Litzmanowego Fryte, w którym jest Vermilion Werewolf i który był, no ten instrument był gdzieś tam bohaterem tej pierwszej części mojego sprawdzianu, tego czy pick-up taki sam w innej gitarze gra tak samo.
No i postanowiłem również, że podłączę drugiego mojego Icemana, czyli Wojtasa, na dokładnie takim samym przetworniku identycznym i powiem wam, że zaskoczyło mnie to o tyle, że różnice były słyszalne. I myślę, że nawet są one słyszalne przez was. Czyli nie były to moje subiektywne, czy tam obiektywne, nigdy nie wiem, które jest które. Nie były to moje osobiste różnice, które gdzieś tam wyczułem, ale również potem w nagraniu je usłyszałem i bardzo oddały charakter tych gitar, bo te gitary wyczuwalnie się od siebie różnią, mimo tego, że mają ten sam przetwornik. A jeśli już o tym mówię, to... W tym miesiącu jeszcze będzie bardzo ciekawy test, jeżeli chodzi o przetworniki Vermilion właśnie, które również polecam, polskie również, fajne. I też tam będzie można no, dowiedzieć się pewnie paru rzeczy, chociaż może nie, zobaczymy, bo sam jeszcze nie wiem, jakie będą rezultaty. A ostatnią gitarą, jaką użyłem do tego testu, jest Melody Maker z serii na 120-lecie, w tym momencie 10-letni instrument firmy Gibson, bardzo, bardzo ciekawy, na P90, znowu pokazujący uniwersalność tej wtyczki właśnie, znowu pokazujący, jak bardzo te rzeczy tutaj wpływają na brzmienie, jak właśnie gitara, jak właśnie przetwornik, jaki to ma wpływ i jak bardzo wtyczka Laneya i Aurory dobrze to czyta. Bardzo się cieszę, że te gitary wszystkie się pojawiły, że one wszystkie są troszeczkę inne i bardzo się cieszę, że było to słychać. Zanim posłuchamy sobie tego instrumentu, zanim posłuchacie sobie tej gitarki, chciałem was tylko tak, bardzo serdecznie wam podziękować za to, że jesteście. Chciałem tylko oczywiście bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy już zostawili łapkę w górę, już napisali komentarz, już subskrybują kanał i jak zwykle poprosić o końcówki samochodowe. Jak zwykle również przypomnieć o tym, że można kanał wspierać. Za co jestem bardzo wdzięczny, kanał się rozwija, kanał idzie do przodu, kanał nie stoi w miejscu i dzięki osobom, które w tym momencie są na liście, wszyscy oglądają, mam nadzieję, że coraz ciekawsze, coraz lepiej nakręcone, coraz lepiej brzmiące treści gitarowe, mając dostęp do wiedzy, którą ja posiadam lub której się uczę, którą posiadam lub, jak to się mówi po polsku, zdobywam, którą zdobywam i dzielę się ją z wami na bieżąco. Chyba o to mi chodziło. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Już w tym momencie przed wami nagranie ostatnie tego testu. Końcówka samochodowa i dziękuję bardzo. Do następnego razu. Yo!
tematu Gaja z Gita TV. Mój rower już zapewne znacie, ale znów nie będzie o nim. Będzie o samochodzie, który jest popularny mniej więcej jak Nickelback supportujący Slayera, czyli Lancia w Polsce. Tutaj mamy Libre 1.8. Muzeum Skarbów Narodu już się tym jara. Nawet w ładnym stanie to kombi. Tutaj o, taki jakiś wisiorek. Coś tam, deska rozdzielcza jest. No, dach może niezbyt w stanie fabrycznym, ale generalnie samochód, abstrahując od urody, jest unikatem. Ale to nie jedyna Lancia w tej okolicy. Jedziemy moją Lancią. O, tutaj taką, ten. Jedziemy. To są dwie Lancie. O, jedna na koziołkach chyba, coś tam niekoniecznie działa. Ale to nie koniec, jedziemy dalej. Gdzieś tu jeszcze powinna być czwarta. O, Polonez. No jakby wczoraj ze zżerania zjechał. 1.4. No to ma kopyto. Ładne Twingo. Takiego aż bym sobie kupił. O, jak obiecałem, jest czwarta Lancia w promieniu 300-400 metrów. Podejrzewam, jest to największe stężenie Lancii w tym kraju. Serdecznym pozdrowieniem fanów Nickelback. Jeszcze Nubira, nie koniec tutaj gratów w okolicy. Jedziemy dalej na pyszne lody. No dobra, chyba koniec gratów. Dzięki, pozdrawiam lanciowo. I co? Za wcześnie wyłączyłem kamerę, bo jest jeszcze Lanos, twardy jak kabanos. Focus 1. I co tu się czai? Honda Civic. Co robimy z Civicami, to już wam kiedyś pokazywałem, a dla przypomnienia macie jeszcze krótki klip. To teraz już pozdrawiam. Koniec szukania gratów na dziś. Pozdro.